Forma niemodna, ale mocna jak diabli, a rozdarta na wylot. Coś ty w tym wyprawiał, chłopie. To się tak jakoś samo rozdarło. To jest obraza boska, dziecko. Ty nie możesz tak latać, mowy nie ma. Trzeba ci będzie sprawić nowy strój, to pewne. Zaraz, chcesz uszyć mi nowy kostium? No zamęczy mnie, ale zgadzam się. Coś z rozmachem. Męskie, boskie. No i żebym miał klasę jak ten dynamistrz. O, ten to miał wygląd. Peleryna, buty. Bez peleryn. Przecież to ja będę w tym chodził. Bez peleryn. No idź już, twój nowy strój będzie gotowy przed następną misją. Daj spokój, ja już się w to nie bawię. Tak, tak, naturalnie. To tak jak ja. Za szybko, Bob. Ja nie mogę tak bez przerwy. O nie, masz dzisiaj jakiś oziębły dzień? Nieźle, Bob. Tego jeszcze nie słyszałem. No co ty? Chodź do pociągu na martwy ciąg. A, czy możemy kiedyś naprawdę iść na kręgle? Chociaż raz. No tak, pora się ciągiem popodciągać. Spokojnie, Lucjan, poradzę sobie z nimi. Jasne, że se poradzisz. A i skończ z tymi żartami o ciągach. Jest wcześnie, Bob, wcześnie. Dawaj, Bob! Dobrze ci idzie! Yeah. Dzięki, że mnie motywujesz. Na pewno nie chcesz spróbować? Nie, nie chcę. Jestem mrożon, a nie pakerzon. To twoja działka. Czyli co, nie chcesz trzymać formy? Ej, wiem kiedy skoczyć na siłownię, a kiedy wrzucić na luz. Dzięki za troskę. Oj, uważaj! Dobra, jak mam niby odstawić to na miejsce? To jednak nie przyszedłem tylko popatrzeć. Pomogę ci. Czytałeś gazetę? Światłomił nadal się nie znalazł. Mam nadzieję, że nic mu nie jest. Simon to... fajny gość. Pomaga bohaterom jako prawnik, ratował ludzi w superstroju i bez niego. Może bawi się w jakimś słonecznym kurorcie. Palmy, kokosy. Światłomił, którego znałem, był sumienny, a nie rozrywkowy. Dobra, jedziemy. Chcesz zobaczyć, jak podnoszę oba? Edna, po prostu go załataj. Proszę cię, na pamiątkę. Edna. Jest szybszy! Proszę państwa, chyba za mocny dla pana Iniemamocnego. O ja! Nareszcie jest gotowy! Spuściłeś mu taki łomot, że musiałem go ostro przebudować. Ciężko mi to szło, ale w końcu było warto. Bo pamiętasz, chcę być taki jak pan. Buddy? Nie jestem żaden Buddy! Ani żaden i nie ma boj! Jestem Syndrom! Zwiastun ostatecznej... No, urwał mi się. No to przymierz się do tego, cwaniaczku. Rany! Kim jesteś? Co ty tu w ogóle robisz? Światłomił, ty żyjesz. Stary, martwiłem się o ciebie. Czekaj, czy ja cię znam? Oczywiście, że tak. To ja, bo... Pan Iniemamocny? Pan Iniemamocny? Tak. Tak. Pamiętam cię. Bob? Tak, Bob. Chyba nie jesteś pewien. Nic ci nie jest, Simon? Cóż. Puknęło mnie w kokosa. Może to amnezja? Musiało do tego dojść podczas jednej z licznych potyczek z bezlitosnymi robotami. Właśnie. Musimy powstrzymać gościa, który je zbudował. Kolego, co powiesz na takie zadanie dla superbohatera? Spoko. Przyda mi się nieco świeżego powietrza. No, to ja rozumiem. O tak, od razu mi lepiej, Bob. To świetnie. Chodźmy. Tak, idziemy w tę stronę. Dokładnie. Zlewają mi się już te wszystkie dane. Zobacz, jutro wielki dzień. Musimy dopilnować, żeby wszystko było idealnie. Albo Syndrom się wkurzy. Po raz ostatni użyłeś tego panelu, żeby dostać się do bazy? Przypomniało ci się coś? Nie posiadam kwalifikacji do obsługi tego systemu, ale umiem obsłużyć elektryczną szczoteczkę. Ej, światłomił! Chcesz rzucić na to okiem? Cóż, mogę spojrzeć, ale to prawa łapka Lary i porucznik lewa dłoni będą zajmować się obsługą tego sprzętu. Przymusowy pobyt na tej wyspie nie wyszedł ci na zdrowie, światłomile. Każda kapsuła ma inny kolor. Wygląda na to, że trzeba je poprzestawić. Tak, już mi się to wszystko przypomina. Nie o to chodziło. No i proszę, zaczynamy robić postępy. Świetnie, światłomile. Jako że nie możemy przenikać przez metal, muszę to otworzyć. Odsuń się. Włączam swój potężny i wyjątkowo gorący laser. Rób swoje światłomile, tylko po cichu. Udało się! Drzwi i oporne kokosy nie są żadnym wyzwaniem dla mojego lasera. Rany, ciszej. Nie chcemy dać się zauważyć. Co? Bohaterowie? Radzi! Albo Syndrom weźmie się za nas! Urzeczywistnienie planu Syndroma. Nie możemy się zatrzymywać. Sprawdźmy, czy da się jakoś obejść te lasery. Zawsze byłem przyjacielem laserów, ale te mnie nie słuchają. Ja zajmę się ciężarami. Tam wyżej, po prawej jest jakiś występ. Musisz tam wejść. Zawsze byłeś zwinny jak kot. Dasz sobie radę, światłomił. Pamiętam, że bardzo się bałem na tym wąskim występie. Idziemy w dobrym kierunku. Nie możemy sobie pozwolić na opóźnienia! Braci! Tylko nie wyłączajcie tych laserów! Robimy sobie później na nich grilla! Najwyższa pora wyłączyć te zdradzieckie lasery! Ktoś z certyfikatem ratownika może zameldować się przy zbiorniku z laserowymi rekinami. Dziękuję. Dobra robota, Światłomile. Jesteś władcą laserów. Wracaj już na dół. Nie kontroluję wszystkich laserów, tylko ten w mojej głowie. To miejsce jest ogromne. Pozwól, że ci pomogę. Niech się pan przerzuci, panie Iniemamocni. Musimy działać szybko. Albo mógłbyś zbudować mi tu jakąś płatkę. Światłomił. Co tu się dzieje? Co zamierza Syndrom? Kiedy przeczytałem jego plan na komputerze, nie mogłem uwierzyć swoim laserowym oczom. Widziałeś plan Syndroma? Pamiętasz, co w nim było? Chodziło mu o kokosy. Tak mi się wydaje. Tak szczerze, a szczery nie jestem, bo jestem Simon. Nie jestem pewien. Było blisko. Nieważne. Chyba jedziemy na górę. Siana lawy? To jest niesamowite. Nie, panie Iniemamocni. To pan jest niesamowity. A to jest dzieło tego złoczyńcy Syndroma. No, to jest Simon, którego pamiętam. Byłeś tu wcześniej? Na pewno tędy przechodziłem, ale nie wiem, jak udało mi się przedostać dalej. No dobra, wymyślmy sposób, żeby przekroczyć tę lawę, nie zamieniając się w pochodnie. Wydaje mi się, że widzę coś na górze. Cóż, to wszystko jest chyba bardzo ważne. Pora to popsuć. Koleżeńsku, lodówka w pomieszczeniu socjalnym przeznaczona jest na przekąski Syndroma. Osoby przyłapane na grzebaniu w niej zostaną wrzucone do wulkanu. Życzę miłego wieczoru. Ogromne logo. Jego ego jest niemal tak wielkie jak jego fryz. Litera S. Nie będzie nagrody za odgadnięcie, co oznacza. S jak Stefan, a może Kardela? Syndrom. Kto? Co to jest? To pańska szafka, panie Iniemamocny? Buddy. Nie, światłomile. To należy do mojego fana z dawna. Przydałyby mi się teraz moje bambusowe wydłużacze nóg. Może powinienem wrócić po nie do jaskini. A może po prostu cię tam wrzucę? Znalazłeś coś? Postaraj się nie zwalić tego żyrandola, dobra? Cóż, w końcu jesteśmy w jadalni. Pora wezwać obsługę. Wygląda przepysznie. Dziękuję, tortowe roboty. Nie mamy czasu na jedzenie ślapami. Musimy zbudować sobie wyjście, nie? Mogę ci z tym, skoro muszę, ale bez entuzjazmu. Wiesz, co dieta złożona z samych rurek kokosowych robi z ciałem człowieka? Nie, z jego duszą. Przykro mi, ale tort nie zawsze jest właściwym wyborem. Niestety. Cudownie, to jest z obsługi. Przepraszam, wie pan może, gdzie znajdziemy plany Syndroma? Twoje milczenie jest wymowne. To powinno rozwiązać ten mały problem z lawą. Co za miejsce? To centrum sterowania. Tak. Musimy dostać się do tamtego komputera. Dobra, Światłomił. Zaufam ci. To na pewno steruje jakąś ruchomą kładką. Chyba nie wszystkie działają. Niebezpieczne miejsce, panie Iniemamocny. Musimy być ostrożni. Tak. Syndrom kombinuje coś dużego. Czuję to. Naszym obowiązkiem jest dowiedzieć się, co to będzie. Czy to... Iniemamocny? Taj, Światłomił! Nie uruchamiaj alarmu! Poradzimy sobie z poloemerytami. Nie możemy znów dać się zauważyć. Trzymaj się za tymi skrzyniami, żeby nas nie widzieli. Dobry pomysł. Przyjęło się przecież, że ludzie zazwyczaj nie widzą przez nieprzezroczne ciała stałe. Ha? Co? Po prostu bądź cicho i wychylaj. Dobra, światłomił, spróbujecie tam podsadzić. Przepraszam panowie, ale nie widzicie mnie. Skradamy się. Problem z głową. Nadal nie widać panelu sterowania. Chyba będziemy musieli jakoś przedostać się dalej. Gdyby te działa nie były aktywne, dałoby się skakać po nich jak po gałęziach. Dzięki, światłomile. Już idę. Ja się tym zajmę. To nie jest zbyt ciężkie. Światłomił, wskakuj na górę. Intruzi! Nie pozwólcie im się dostać do panelu! Mam nadzieję, że to pomoże nam dotrzeć do głównej konsoli. Ktoś zadał sobie dużo trudu, by zabezpieczyć ten komputer. Największe drzewo, jakie już widziałem. Panie Iniemamocni, musimy na nie wejść. Zaczyna wyglądać jakoś znajomo. Ja i to drzewo stajemy się jednością. Dobra robota. Chodźmy dalej. Drzewo, nie opieraj się! Nie zrobię ci krzywdy! Zachowaj swoje obronne soki na prawdziwe zagrożenia! Udało się. Natura jest zaiste niesamowita. To nie natura stworzyła te działa. Syndrom dobrze zabezpieczył ten terminal komputerowy. Dziękuję ci, drzewo, za zapewnienie nam wygodnego środka transportu. Mamy tu więcej dział. Uważaj, już prawie jesteśmy na szczycie. Drzewo, obawiam się, że musimy dokonać na tobie zabiegu. Przekonajmy się, co to za panel sterujący. Gdy pokonamy to wyzwanie, drzewo wyjawi nam swoje sekrety. Światłomił to metalowa konstrukcja, a do tego wysoka na kilka pięter. To nie jest drzewo, musimy się skupić. Zaiste, wyjątkowy okaz. Myślę, że opanowałem już arkana tej technologii. Rzucę na to okiem. Też widzisz wielką rękę? Niech pan nie gada bzdur, Iniemamocni. To jakieś urządzenie techniczne, które pozwala manipulować odpadką. Tak, jasne, oczywiście. Zajmę się tym. Pan Parr od dawna u nas nie pracuje. Nie pracuje? To jakieś nieporozumienie. Jest w delegacji. Ja tu mam, że otrzymał wypowiedzenie 2 miesiące temu. Chodź, nie ma czasu do stracenia. Uwaga, intruz! Uwaga, intruz! Huh? Czy to jakoś pomoże? Jesteś pewna, że to działa, Edna? Tak, kochana, mamy już jego współrzędne. Możesz puścić.